teraz teatrzyk biograficzny BoBoBo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii BoBoBo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i witam was w Pixel szuka wyjścia z tej gry. No, więc przechodzimy sobie Antichamber. Grę, która mnie wnerwia. Grę, która mnie wnerwia i po prostu muszę ją przejść. Bo sobie Pixel postanowił zrobić let's play z niej, a to dupa, no. No i nie przemyślał tego, no. Cóż mnie uczynił. To zadaję sobie to pytanie od zawsze. Lel. Znowu ten glitch się zrobił. Okej. Ale tak, no co tam u was ludzie? Dawno w sumie nie było odcinka z Antichamber. Bo nie chciało mi się tej gry nagrywać, przyznam. Bo do tej gry na serio trzeba się zebrać. Bo że ja mam znowu krążyć wokół i nie znając w ogóle mojego celu, to ja się muszę zbierać w tej grze, żeby ją nagrać. A mogę nie nagrywać. Znaczy, to jest też taki ból, że no... Chcę, a nie muszę. Tak trochę to jest. Poproszę tu. Poproszę to tu. I poproszę to tu. O, pięknie. Teraz... Poproszę to tak. Poproszę to... Tak. Holy shit. Ajajajajajaj. Okej. Powiedzmy, że jest znośnie. I ostatni pyk. Dziękuję bardzo. Teraz weźmy to zdjęcie, nie wiem co to jest, Discovery? Nie, Discovery jest. Coś tam na pewno z Discovery. Wow, budowanie przestrzenne. Zawsze w tym... To tak bardzo Nie. Wszystko na marne. No gdzie to było? Tutaj, tak? Over the Edge of Tomorrow, świetnie. Może się co? Wait, what? Może to nie jest połączone. Okej. To było dziwne. To było dziwne, ale ja to zrobię, na spokojnie. Ja nie zrobię. W sumie większość teraz tych odcinków polega na tym, że ja się zakładam sam z sobą, co ja zrobię, a co nie. Nie zrobię. Dobra. No nie. Pyk, ale fajnie. Zrąbałem. Na wszelki wypadek zrobię tutaj jeszcze jedno. Jakby mi nie starczyło. Dobra, ty idziesz tu? Kurde, mogę najpierw ciebie tu dać, fajnie. Teraz tu. Teraz ty idziesz tu. I tu. I wtedy jest fajnie, bo mogliście mieć kompletnie w tyłku. Pyk. Pyk. Dziękuję. Dziękuję. No i teraz... Zrobię to tak... Na spokojnie.
prostu. Ksarku. Ogarnij się. Szczęście mogę to złapać. Okej, okej. Tak za bardzo nie mam to już manewru, więc dobra, tu. Nie tu, tu i tu. Okej. Żeby po prostu trzymać się tego. Czegokolwiek. O. Co to jest? Świat zawsze znajdzie sposób, by nas zaskoczyć. No, ale nie powiem, że byłbym zaskoczony tak pozytywnie. Okej, teraz tu. Teraz... tu. Okej, udało mi się. I'm in. Dobra, zawsze. Nie wiadomo, kiedy trzeba będzie postawić klocka. Pamiętajcie o tym. O nie. You can't do this to me. O jeny, czy to oh my god. Przyznam, tego jeszcze nigdy nie widziałem. To pole... Przestań to zabierać. To polega na tym, że jesteśmy... że teraz musimy zrobić tak jakby druk 3D, tak to nazwę. Żeby było fajnie. Nazwę to drukiem 3D. I musimy wypełnić dosłownie cały sześcian. Znaczy sześcian, no bo... prosty padłościan, ale... ale do... kurde, i będę się rozwodził, jakie ściany ja mam wypełniać. Wypełnię to. Just in case. Okej. Tu wypełnione. Dobra. I chcę zobaczyć tą magię. I what now? Co? No ale że jak? Tak, ja to w końcu mam zrobić. Tak. O, jakoś. Halo. O. Chyba, że... nie mogę tego poprowadzić, co nie? Nie, nie mogę przesłuchać poprowadzić. Fuck. Run. Świetnie. Ej, no jeżeli ja to mam... zaraz. Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Ale dobrze sobie jednak zrobiłem to. Bo teraz miałbym osobiście przerąbane. Mogę to wypełnić tak na chama kompletnie, ale to się kompletnie mija z celem, bo po co? Nie! No nie. I tutaj masz jeszcze, o. No i dobra. Spróbujmy...
Tak, czy co coś zrobi? Nie. O, co to? Oho! Dobra, więc w teorii, jeżeli zrobię... O! Okej. Ciekawe. Wszystko. Ała. Aha, dobra, zabrakło mi klocków. Mówiłem, zawsze trzeba robić sobie zapas, bo nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba postawić kolejnego klocka. Moja prawda życia, moje motto na dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie chciał zacytować, to proszę bardzo. Chętnie sobie taki wydrukuję cytat. Okej, halo. Pyk. Okej. To działa. No i dobra. Teraz ja chcę... Tak. Pyk. Teraz ja chcę... A, to już jest. To pyk. Oj, nawet się kwadracik ładny zrobił, dziękuję. Tak w sumie. Nie, wolę nie ryzykować. Juhu! To wezmę ze sobą, bo nie będę zostawiał tutaj tego. Okej. Okay. Siema. Peeking behind the curtain lets us see how everything works. Zaglądanie za kurtynę pozwoli nam zobaczyć, jak wszystko działa. O nie. Zaraz. Hop. Hop. YOLO! Holy. Aha. No tak mniej więcej są skalowane modele, no. Teraz. Nic nie ma. Jest czarno. Ej, tu jest czarno. Nigdzie indziej czarno nie? Nie, jest czarno. Ja wiem, co musimy zrobić. Nie wiem. What? Jak skalowane są. Tak. O, ale fajnie. Fajnie to wygląda. Co jeżeli bym chciał dodać coś? Patrzcie, teraz to się nie skaluje. Muszę mi to oddać. Się z tymi? Tak. Nie, nie. What the? What? Szczerze chciałem zobaczyć. Czy jeżeli coś z tym zrobię? No ja tam chcę wejść. No i co? I zaraz. On nie mogą tam wejść. Aga. Nie wiem. Dam to tu. To połączę z tym. Aha. Nie może to wyjść za to, spoko. Nie mogę dotknąć szybki. W sumie fajna rzecz. Znaczy szybki chyba tego. Tylko całkiem nieźle to wygląda. No i na przykład teraz to. A do tego niech będzie. Niech stracę. Ojejku. Ja naprawdę tu robię rozwałkę. Ojeju. To będzie bardzo zły pomysł. I
I co? Ja to muszę cały pełnić? Czy jak? Czy jak to działa? Chyba tak. Nie! Dobra, czyli muszę to jakoś... No nie, ty. Tu poproszę. Tam poproszę. Kupa. Tam poproszę. Dziękuję. I teraz tak. Tu. I teraz tu. Ojej, to wygląda strasznie. Teraz to tu. Teraz to tu. Juhu, zrobiłem coś. I did a thing. Nothing. Chłe. Ale śmiesznie. No teraz niech to będzie tu. Nie wiem naprawdę, co ja robię. Jeżeli mam być szczery. No nie. Pyk. Tam pyk. Apparently... Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, czy ja mam... wejść do któregoś z tych... z tych rzeczów. Może tu? Nie, no nie mogę wejść do żadnego z nich. Co ja mam tu zrobić, poza... oczywistym gromadzeniem sobie miliarda kosteczek. Juhu! Dlaczego niektóre z nich zauważyłem, że są pomarańczowe? I one takie zostają właściwie. Wow! Kiedyś bym się udał zrobić taki dosłownie perfekcyjny... Znaczy nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny kółko, ale... zrobiłem taki perfekcyjny pierścień. Jak z Sonika. Po prostu już nic nie było widać. No ale nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Chyba, że ja czegoś nie widzę. Znaczy też nic nie ma. No i co ja w jednym mam zrobić? Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. No więc dobra, no można mi teraz powiedzieć, co ja mam zrobić. Więc to jest jak na razie moja mapa. Tu dotarłem, więc proszę o pomoc w komentarzach. A więc dzięki wam za oglądanie, może wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.